W ramach imprezy odbył się konkurs wokalistów w trzech kategoriach wiekowych, do 12 lat, od 13 do 16 oraz powyżej 17. Wokaliści byli zadowoleni ze swoich występów. Powiedzieć szczerze, że przygotowań było niewiele. Ostatnie przygotowania były rok temu do musicalu White Gospel, w którym śpiewałem tą kolędę. Przygoda ze śpiewem trwa od już albo tylko od 2 lat. Wśród uczestników były także zespoły. To znaczy my spotykamy się na próbach co tydzień w Goku Nowa Wieś Lęborska i tam ćwiczymy. Co prawda nie było to do końca dopracowane jeszcze, ale mamy na to czas do przyszłego roku. No przede wszystkim beatbox, no. Beatbox bardziej to znaczy zaawansowany. Czy no polega na po prostu na opanowanej dobrze technice w poruszaniu ustami, ale nie tylko wydawania z siebie dźwięków, nie? Ale jest to moim zdaniem technika, można opanować ją, no w sumie każdy możemy opanować, nie ma takiego problemu, nie? Trzeba po prostu to ćwiczyć do perfekcji. Poziom, mimo że była to pierwsza edycja imprezy, był wysoki. Ilu uczestników wzięło dzisiaj udział? 58 uczestników w kategoriach wiekowych do 12 lat, 13-16 i powyżej 17. Piosenki różne, ale głównie kolędy i pastorałki. Popularność tych piosenek, śpiewanie w domu, od maleńkiego, dzieci osłuchują się z tymi piosenkami. Pierwsze miejsca zdobyli Patrycja Baczyńska z Ustki, Sylwia Wójcik z Cewic oraz Paulina Brzezińska z Bytowskiego Centrum Kultury. Wyróżnienie otrzymała Angelika Naczk z Lęborka. Nagrodę dyrektora LCK Fregata w Lęborku zdobył Maciej Klasa z Zespołu Szkół w Potęgowie. Natomiast nagrodę dyrektora MDK-u w Lęborku Katarzyna Kobiela z Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej.